tam przechodzimy do... Tam przedstawił się... I się pyta, pierwsze podejście? No pierwsze. I tak, nie wiem czemu, ale spojrzałem na niego i po jego twarzy już stwierdziłem, masz przesrane, chłopie. Ale zachowałem zimną krew. I koniec końców plac wzorowo, tam z czynnością obsługowo-kontrolnych, już nie pamiętam co tam miałem, ale pamiętam, że już wyjechaliśmy na miasto, już egzamin taki normalny, jeżeli nie popełniłbym błędu, to 20 minut i już wracamy do Wordu. No ja w połowie mniej więcej, a dokładnie czasu oczywiście, a dokładniej, a w miejscu, to jeżeli ktoś jest z Torunia, to za Wordem, właściwie za komendą policji, jest takie skrzyżowanie, ciężko, skrzyżowanie, no niech będzie skrzyżowanie, ale ono jest dosyć nietypowe i jakiś idiota postawił słupek, że niby asfalt jest wyrwany, a nie było tam wyrwanego, manewr ominięcia, no to kierunek cyk cyk, nie? Egzaminator poinformował mnie, że no niestety tutaj błąd, egzamin zostaje wydłużony do 40 minut, więc no nieciekawie było, ale dalej już zachowałem zimną krew, nie popełniłem błędu, tylko tam się przyczepił raz do zbyt mało dynamicznej jazdy. Do zbyt mało dynamicznej jazdy, a później do tego, że jechał przede mną gościu jakimś SUV-em i on w pewnym momencie stwierdził, że on musi tutaj skręcić w prawo. No okej, jakby zasygnalizował, no to okej, nie? Ale sygnalizacji żadnej nie było. Nagle patrzysz, światła od stopów mu się zapalają. No i po heblach prawie mu się w dupę władowałem. Skurczybykowi. Ale nieistotne. I egzaminator powiedział, no przepraszam bardzo, tam pan jechał jak ślimak, a tutaj pan chciał się temu panu władować w kufer. Pomyślałem sobie, no co za idiota, nie? No ale okej, jedziemy dalej. I tak mnie kieruje tam na tym skrzyżowaniu, na najbliższym skrzyżowaniu, tam w lewo i tak dalej, i tak dalej. I tak mnie kieruje i tak widzę, sądząc po okolicy i budynkach, o, jesteśmy już przy Wordzie. Ale wiedziałem, że muszę dalej zachować zimną krew, aby egzaminator mnie nie oblał za byle gówno. Więc... dobra. Więc już wjechaliśmy do Wordu i przy szlabanie każe mi się zatrzymać egzaminator. No i okej. Zatrzymałem się.
ten mi każe. Ten mi każe podjechać bliżej. Już podjechałem najbliżej jak tylko mogłem. On, że jeszcze bliżej. Okej. Jeszcze bliżej podjechałem. I dopiero wtedy szlaban się uchylił. Więc... ja już zaparkowałem na parkingu auto. I zgasiłem światła, tam silnik, pasy. No i tak słucham, nie? I mówi, no zbyt mało dynamiczna jazda, tam pan się prawie mu w kufer władował, i tak dalej. No ale, no, ale oczywiście wynik pozytywny. I proszę, więcej dynamiki w tej jeździe na przyszłość. Boże, co za człowiek. No ale, odpękane. Prawo jazdy odebrałem 11 czerwca. Więc na zakończenie roku szkolnego jeszcze pojechałem samochodem. I właśnie samochód.